stosowany jest często w środkach na erekcję, a nawet dodawany w połączeniu z Viagrą. W zasadzie praktycznie wygasa po 70 roku życia. Warto się upalać, żeby ten tlenek azotu poprawić. Tlenek azotu to jest kolejny nasz temat i on jest gazem, który naturalnie występuje w atmosferze. Znajdziesz go jeszcze w spalinach samochodowych i produkowany jest w niewielkich ilościach w ludzkim ciele. Z jednej strony jest substancją toksyczną, prooksydacyjną, a z drugiej strony również sygnałową. Może działać wewnątrz danej komórki, gdzie został wyprodukowany, lub na sąsiadujące z nich, ponieważ łatwo dyfunduje. Występuje w nerkach, w mięśniach oraz neuronach, tam się to nazywa NNOS, czy nawet układzie odpornościowym, wtedy to się nazywa INOS, gdzie służy do walki z patogenami. Najbardziej jednak popularną, znaną wszystkim izoformą jest jego najprostsza postać, czyli NOS, związany ze śródbłonkiem, który wyściela naczynia krwionośne. No i dlaczego jest to tak istotne? No bo twój wiek zdefiniowany jest przez wiele różnych czynników, a jednym z nich jest właśnie jakość twojego układu krążenia, zwłaszcza stan naczyń krwionośnych. Jak powstaje tlenek azotu? Surowcem do jego produkcji jest arginina, która w enzymatycznej reakcji rozkładana jest do cytruliny i tlenku azotu. Serce wtedy zaczyna szybciej pracować, podnosi się ciśnienie, no i dzięki temu po jego dyfundowaniu do mięśni następuje wazodylatacja, czyli rozkurczenie naczyń krwionośnych w odpowiedzi na strumień płynącej krwi i także rozszerzenie się mięśni gładkich, które kontrolowane jest później przez angiotensynę. Za pomocą specjalnych form i powiązań może działać endokrynnie, bo transportowany wtedy jest na dalekie odległości od miejsca jego powstania, co jest skuteczne w przypadku zwalczania rozległych stanów zapalnych. Tlenek azotu kontroluje ciśnienie krwi, ponieważ jego deficyt, czyli niedobór, jakiego jest mało, to powoduje nadciśnienie tętnicze. Odpowiada również za natlenienie całego organizmu za pomocą układu krążenia. Wspiera także nerki, filtrację i chroni je przed chorobami. No i odpowiada za uwalnianie się tlenu z hemoglobiny, co przydaje się w przypadku uprawiania chociażby długodystansowych sportów wysokogórskich. Tam jest istotne, żeby zadbać o tą wysoką podaż. Co ciekawe, tlenek azotu stosowany jest często w środkach na erekcję, a nawet dodawany w połączeniu z Viagrą, bo znacznie podnosi i odczuwalnie przede wszystkim sprawność seksualną. Inną ciekawostką jest jego utrwalanie efektów opalania poprzez nasilenie melaniny w skórze, czyli tego barwnika odpowiedzialnego za opalanie. Także tutaj można się wspomóc argininą czy cytruliną przed opalaniem, wtedy te efekty są fajniejsze. Tlenek azotu odpowiada także za syntezę kolagenu, dlatego warto zadbać o jego produkcję. O kolagenie więcej powiem później. Wspomaga także gojenie się ran, a nawet stopy cukrzycowej. Wpływa na mobilizację i różnicowanie się komórek macierzystych, co przyspiesza regenerację i opóźnia starzenie się. Produkcja tlenku azotu wraz z wiekiem spada i no w zasadzie praktycznie wygasa po 70 roku życia. Już w wieku 40 lat produkujesz go o połowę mniej niż 20 lat wcześniej. Wiąże się to z osłabieniem układu endokrynnego i tworzeniem się antagonistów syntezy, a zwłaszcza u osób otyłych i insulinoopornych. Tym bardziej stres oksydacyjny obniża jego biodostępność, dlatego tutaj warto wspierać się także suplementacją witaminy C w dawkach co najmniej 3 gram dziennie, podzielonych na małe porcje. Aby zapewnić wysoką ilość, należy przede wszystkim zadbać o styl życia, co nie jest pewnie dla Was nowością, czyli generalnie długi sen, właściwe odżywianie, tutaj dieta bogata w orzechy, nasiona, no oraz regularną aktywność fizyczną. Także spokojne oddychanie nosem nasila jego produkcję, ponieważ działa on tam przeciwinfekcyjnie, poprawia ruchy rzęskowe i hamuje replikację wirusów. No i co więcej, taki powolny oddech uspokaja pracę serca i zapobiega arytmii.
Także korzystanie ze słońca, a w szczególności ekspozycja na UVA, obniża ciśnienie krwi ze względu na uwalnianie tlenku azotu zgromadzonego w skórze. Więc zobaczcie, że ten tlenek azotu przyspiesza te efekty i poprawia efekty opalania, także opalanie poprawia uwalnianie tlenku azotu, także tutaj jest korzyść dwustronna, więc warto się opalać, żeby ten tlenek azotu poprawić. Pamiętaj, że odpowiednia podaż argininy i cytruliny na zasadzie sprzężenia zwrotnego stają się donorem tlenku azotu, więc można je suplementować w ilości 5 gram, na przykład przed treningiem. Warto wspomóc się także witaminami z grupy B, które są kofaktorami do jego produkcji. No a kakao czy OPC z pestek winogron albo zielona herbata są świetnymi boosterami enzymu aktywacji tlenku azotu. Jeżeli chodzi o nieenzymatyczną syntezę, no to warto zwrócić tutaj uwagę na jarmuż, szpinak i buraki bogate w azotany, więc pewnie słyszeliście o soku buraka jako takim świetnym boosterze tlenku azotu przed treningiem, no bo dzięki nim po wchłonięciu do krwiobiegu z pomocą śliny zostają przekształcone w azotyny, które już potem po trafieniu do żołądka regenerują jego śluzówkę, wchłaniają się i kumulują w skórze. W sytuacji niedokrwienia, niedotlenienia i kwasicy następuje jego uwolnienie. W obszarze biohackingu trzeba oczywiście wspomnieć o akupunkturze oraz prysznicach kontrastowych, które wspomagają syntezę tlenku azotu. Trzeba gdzieś tam o tym pamiętać, że jeżeli robimy te prysznice takie kontrastowe, czyli naprzemienne, zimne, ciepłe, to będzie gdzieś tam fajnie ten tlenek azotu wspierać, a jak chodzimy na regularną akupunkturę, no to już również ze skóry bardzo, bardzo poprawi jego uwalnianie. We'll be right back.